właśnie z tym panem, moim mężem, mieliśmy dziecko, dziewczynkę taką malutką. Myśmy się bardzo, bardzo kochali. Mieliśmy taki domek, mały ogródek. I urodziła nam się dziewczynka. A ja, jak ona nam się urodziła, to okazało się, że ona jest bardzo, bardzo chora. Taka małpka była. Małpka. To takie zwierzątko? Nie, ona była bardzo chora i ja jej nie chciałam. Dobrze? To znaczy chciałam, ale nie mogłam, bo to wszystko wcześniej było bardzo piękne. A nasz dom, wszystko. Ona była taka... Od razu wszystko się zmieniło, jak ją urodziłam. Mój mąż, już nie uśmiechał się do mnie, on tylko tak siedział w progu drzwi, patrzył na ogródek i zapalał papierosy. Jednego zapalał drugiego, jednego drugiego, a ja ją całymi dniami trzymałam na ręce. Ją tuliłam, całowałam, bo chciałam ją jakoś uspokoić. Ona tak bez przerwy krzyczała, ale tak dzień i noc. Tak strasznie krzyczała, cały miesiąc tak strasznie krzyczała. To ja mówiłam do tego pana mego męża, Boże, ten... Weź ją proszę na ręce. Uśmiechnij się do niej, powiedz coś do naszego kochanego dziecka. On wstał, tylko nie spojrzał na to, wychodzi z domu. Kiedyś jak mój mąż spał na fotelu po pracy, ona tak nagle, tak zupełnie nagle przestała krzyczeć. Ja zasłoniłam jej buzię serwetką, bo miała na to taką buzię. Ona była bardzo chora i położyłam ją bardzo, bardzo delikatnie mężowi na kolana. On zerwał się. Ona upadła. Co ty robisz? No, co ty robisz? On wybiegł z domu. Krzycząc, że to nie jest moje dziecko. Ja całą noc na niego czekałam, a rano, co? Rano zaniosłam ją do zakładu. Do takiego szpitala, wiesz? Do zakładu, ale do szpitala takiego innego. Jeszcze przed piątą rano, piątą zaniosłam, położyłam pod bramki i uciekłam. A jak wróciłam do domu, to mój mąż już tam na mnie czekał z kwiatami, z takim małym drewnianym pajacykiem, co jego się pociągnie, on tak ze sznurek rusza ręcami, nogami. I przepraszał, prosił o wybaczenie, mówił, że to wszystko przemyślał, że dziecko to jest dziecko, że każdy ma prawo żyć. Śmiechał się, błagał, obejmował mnie, mówił, że okazuje się całą noc, że siedział u pastora, że nasz pastor mu wszystko wytłumaczył i że to była bardzo rozmowa ważna w jego życiu, w naszym życiu. Powiedział, że wiele jest takich rodzin, które mają takie inne dzieci, jeszcze bardziej je kochają. Powiedział, że teraz to będziemy bardzo kochali naszą małpkę. Ściskał mnie, całował i tak bardzo płakał, a potem tulił mnie mocno do siebie i powiedział, wreszcie teraz chodźmy do naszego kochanego małpiszonka i ciągnął mnie do pokoju dziecka. Ja stałam jak wyta, wiesz, chciałam umrzeć. Ja wyrwałam się z jego kochanych objęć. Popierdam długo aleję do tego zakładu. Ja nie pamiętam drogi, tylko tę wielką żelazną bramę zakładu, zamkniętą w bramę i
Tam już nie będą od mojej córeczki. Leży kochany mój. Ja stałam pod tą bramą. I rozumiałam, że to już koniec. Koniec wszystkiego. Tłum robotników z naszej huty wracających z nocnej zmiany tak potrącał mnie. Nikt nie chciał ze mną tam rozmawiać w tym zakładzie. Oni tak dziwnie na mnie patrzyli i kazali mi się wynosić. Wynosić, a ja wiedziałam, a ja czułam, że moja małpka tam jest. Że ona tam jest. Ja zaczęłam krzyczeć. Ja zaczęłam krzyczeć, bić tych lekarzy z tych potwornych oczach. A oni wezwali mnie żandarmów. Zabrali mnie do gabinetu dyrektora tego zakładu i... Ja tam musiałam podpisać taki dokument, że ja nigdy nie będę jej szukać. Kiedy powiedziałam mężowi, co się stało, on nie wpuścił mnie do domu. Uderzył z całej siły i powiedział, że umarłam dla niego na zawsze. Jak ja jej potem szukałam? Wszędzie szukałam, całe lata. Bo ja wiedziałam, że jak tylko ją odnajdę, to my razem pójdziemy do niego. Do tego pana, do mojego męża. Ja nas tak mocno przywiódłam.